W poprzednim odcinku serii Transport Publiczny była mowa o historii MZK Zamość, a także o jego dawnym i współczesnym taborze. W tym odcinku dowiecie się więcej o sieci MZK Zamość, o rozkładach jazdy i częstotliwościach miejskich autobusów, a także o biletach i możliwościach jego zakupu. Zapraszam do oglądania. Sieć MZK Zamość składa się z 25 dziennych linii autobusowych. Linie te jeżdżą w różnych kierunkach, dlatego średnia ich częstotliwość wynosi co godzinę. Jednak najczęściej kursującą linią autobusową w Zamościu jest linia numer 3. Linia ta jedzie z pętli Lwowska-Pom i najkrótszy wariant jest do przystanku Lubelska-Rondo. Linia ta ma kilka wariantów. Jedzie do pętli Sitaniec-Kościół lub Sitaniec-Kolonia i lub Sitaniec-Remiza. W najkrótszym wariancie linia ta kursuje średnio co 20 minut. Trójka to również linia, która najwcześniej zaczyna kurs oraz najpóźniej kończy. W okresie roboczym pierwszy odjazd trójki jest z pętli Lwowska-Pom i jedzie do Kolonii Sitaniec o 4.53. Natomiast ostatni jest do pętli Sitaniec-Kościół o 22.15. Poza trójką żadna z linii nie ma częstotliwości 20 minut. Pozostałe linie jadą co godzinę. Jednak wyjątkiem w tej kwestii są linie 0 lub 10, które kursują co pół godziny. Są również w Zamościu takie linie, które nie mają określonej częstotliwości. Takimi liniami są przede wszystkim linie 47 oraz 49. Przed pandemią na tych liniach kursowały z reguły autobusy MAN NL222, które pozostają jeszcze w obsłudze. MZK Zamość jeździ głównie na terenach miasta oraz gminy Zamość, choć wyjątkiem jest linia numer 15, która jedzie do sąsiedniej gminy Stary Zamość. Jest to linia, która jeździ z pętli przy ulicy Młyńskiej i kursuje do pętli Stary Zamość Kościół. Zamość jest również podzielony na trzy strefy biletowe. Pierwsza strefa to jest na terenie miasta Zamość. Druga strefa to natomiast tereny gminy Zamość. Zaś trzecia strefa to
już pozostała część. W strefie pierwszej bilet jednorazowy kosztuje 2,70. Jednak jeżeli planujemy poruszać się komunikacją miejską na terenie Zamościa dłużej, to jest on nieopłacalny. Najlepiej jest wtedy kupić bilet jednogodzinny, który kosztuje 3 zł. Są również także bilety okresowe, miesięczne i semestralne. Również trzeba zapłacić za przewóz bagażu lub psa. Bilety natomiast można zakupić u prowadzącego pojazd lub w dwóch kasach biletowych przy bazie MZK lub na PRC10. Niestety w autobusach MZK Zamość nie ma jeszcze biletomatów. Po cichu liczyłem, że te biletomaty pojawią się w Solarisach Urbino 12 czwartej generacji. Jednak niestety ich tam nie doświadczymy. Jaka przyszłość czeka MZK Zamość? Na pewno w najbliższym czasie będzie dalsza wymiana taboru autobusowego, gdyż nadal na liniach zamojskich można spotkać stare many NL222, które MZK Zamość będzie je sukcesywnie zastępować nowszymi pojazdami. Dziś to już na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę. A jeżeli jesteś nowy, to zostaw suba na tym kanale. I dziś to już wszystko. Żegnam Was, Heksiew, cześć.